Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.1 moda, który się nazywa Better PvP i dodaje nam do naszej gry minimapę, dzięki której się nie zgubimy w naszym świecie, jak również pokazuje nam na przykład stan zużycia zbroi i narzędzi. No i jeszcze tam różne inne funkcje ma, takie, które się Wam mogą przydać. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Better PvP pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu jesteśmy na stronie opisowej dotyczącej tegoż moda. I jak zjedziemy w dół, to mamy tutaj Download Full Mod, czyli tutaj klikamy na to. Wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie wynajdujemy wersję Minecraft. Tutaj. 1.12.1. Jak widać, jest to ta sama wersja pliku, która jest na wersję 1.12. I tutaj właśnie przy wersji moda latest, tutaj klikamy na to download i stąd pobieramy moda. Jeżeli chcemy wcześniejsze wersje, no to oczywiście zjeżdżamy sobie tutaj i tutaj szukamy, aczkolwiek tutaj już autor nie zaznacza, że tutaj jest na wersję 1.12.1, ponieważ to jest pierwszy plik, który jest na wersję 1.12.1 i 1.12. Wcześniej nie było plików na wersję 1.12.1. Zatem tutaj sobie klikamy na download i jak będą kolejne wersje, zawsze klikamy na to download przy wersji latest. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12.1. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.1, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 1151. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 1151 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.12.1. I uwaga, w filmiku 1151 ja instaluję Forge'a z końcówką 2444, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 2460 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.1 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mam tutaj pliki z poprzednich moich instalacji, z filmików, w których pokazywałam instalację tych modów, także sobie możecie zobaczyć. A tutaj jakby dorzucam do tego jeszcze Better PvP. Oczywiście jak Wy nie macie modów, no to wrzucacie Better PvP do folderu mods po prostu. Zamykamy, jest zainstalowane, uruchamiamy launcher. Sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2460, tak jak mówiłam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikamy strzałkę w górę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. OK, mamy stronę startową gry, wchodzimy w... A tu jest jeszcze przypomnienie, że Forge jest w wersji beta, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, zatem mogą się zrobić z nienacka jakieś błędy, zatem przypominam o kopiowaniu foldera .minecraft. OK, wchodzimy w mods.
No i tutaj gdzieś mamy Better PvP. OK, jest zainstalowany, zamykamy i wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie. Mamy nasz światek, już od razu po prawej stronie na górze widzimy, że jest minimapa, są pod niej, pod nią nasze koordynaty. Widzimy też, że tutaj po tej i po tej stronie tego paska z narzędziami mamy właśnie informacje o zużyciu naszej zbroi. Jak weźmiemy do łapki mieczyk, to jest informacja o zużyciu mieczyka. Do tego, gdzie jest tutaj, widziałam gdzieś jakąś owcę. Jak podejdziemy do stwora, to od razu po lewej stronie widzimy, że jest to owca i ma 4 serduszka. Jeżeli ją pacniemy, to już jej zostało tylko pół serduszka, a teraz już jej żadne serduszko nie zostało. Teraz tak, jeżeli chodzi o minimapę, to sobie tutaj zrobimy punkt, czyli tak, klikamy Y, nie wiem dlaczego Y, ale klikamy Y i tutaj mamy ustawienia Better PvP. Więc tak, robimy sobie waypoints, tutaj Add Edit, czyli tutaj sobie wpisujemy syty aryty na przykład, wybieramy kolor, ja tam lubię żółty. OK. I teraz jak odejdziemy, to mamy tutaj, że tutaj jest nasz punkt startowy. Teraz tak, jeżeli chodzi o te tutaj informacje dotyczące stanu zużycia, no to klikamy znowu Y i tutaj mamy Armor Status On, czyli jest włączone. Jeżeli wyłączymy, to jak widzicie, zniknęło. Czyli on. Tutaj jeszcze mamy status potionek, status jakichś tam notyfikacji, że dropią nam XP i tak dalej, wszystko sobie musicie ustawić tak jak chcecie. Tutaj jest Custom Settings, na to klikamy i tutaj mamy minimapę, czyli możemy sobie ustawić minimapę. Klikamy na to i na przykład chciałabym, żeby tutaj, żebym wiedziała, w jakim jestem biomie. Zatem musiałabym znaleźć gdzieś tutaj jest Next Show Current Biom. O, tutaj to klikamy, jest off, klikamy on i już widzimy, że jesteśmy w Forest Hill. OK, to wracamy i teraz Armor Status, czyli tutaj właśnie to, co tutaj widzimy. Mamy tutaj właśnie zużycie w obu przypadkach, czyli liczbowe i procentowe, albo tylko procentowe, jak widzicie, to zabiera mniej miejsca i mniej przeszkadza, albo tylko właśnie liczbowe, też zabiera mniej miejsca, no albo tak jak było przedtem, obie wartości. No to ja sobie zostawię tylko procentowe. OK. Także to, jak widzicie, można sobie i tutaj te potionki, i notyfikacje, o czym ma was informować, że jesteście głodni i tak dalej, że jesteście mało, że macie mało zdrowia i pierdu. I takie różne inne, jeżeli chodzi o właśnie info na temat zwierząt i innych stworów, to tutaj właśnie się to ustala. I tutaj jakieś coś. Back. No i to w zasadzie wszystko. Jeżeli chodzi znowu, teraz mamy tutaj start, sobie gdzieś pójdziemy daleko na wycieczkę i teraz chcemy sobie szybko wrócić do domu, no to klikamy Y, klikamy Waypoints, klikamy tu na tą właśnie i tutaj możemy się teleportować i jesteśmy tutaj. Oczywiście teleportacje działają tylko i wyłącznie wtedy, kiedy podczas tworzenia świata zaznaczy się opcję cheatowania na on, a nie na off. OK, no to w zasadzie wszystko, to ja kończę, widzicie, że nic się nie crashuje, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie filmiki dotyczące jakich modów. Oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapego.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Także tymczasem trzymajcie się, pa!